No, siema. Dobra, może być. Gigaprojekt. Czym jest gigaprojekt? Otóż jakiś czas temu wpadłem na pomysł, żeby kompletnie odświeżyć swoje stanowisko komputerowe, dodając do niego kilka rzeczy oraz chciałem jeszcze dodać kilka światełek do mojego komputera. Cała lista zakupów do tego odcinka wygląda następująco. Paski LED Silentium PC Aurora, sztuk 2 RGB. Pakiet 3 wentylatorów Corsair LL120 RGB. Uchwyt na mikrofon Elgato Wave Mic Arm w wersji wysokiej. Głowica Joby Gorillapod Ballhead 3K360 oraz pasek LED Xiaomi Yeelight Lightstrip taśma dwumetrowa. W tej chwili zaparkowałem swój samochód pod Auchan i MediaMarktem i będę się kierował do Galerii Warmińskiej, do oddziału XCOM-u, żeby odebrać. Co ja mam odebrać? LEDy i wentylatory. Będę musiał się przedrzeć przez śnieg, ponieważ Olsztyn dzisiaj wygląda niczym Syberia. Warunki są straszne. Na zewnątrz jest bardzo, bardzo nieciekawie. Śnieg napierdala. A ja muszę iść w tym śniegu do tamtego budynku. I chyba zostawię aparat, bo nie wiem, czy mogę nagrywać w galerii, dlatego będę nagrywał telefonem. Będę musiał się w końcu ogolić. Dzień dobry. Przyszedłem odebrać zamówienie. Wentylatory odebrane. Dostałem jeszcze powiadomienie, że moja głowica jest już w paczkomacie, także od razu po nią pojadę. Dziękuję. Nigdy nie lubiłem się rozpisywać, więc po prostu szczerze i od serca chciałem podziękować Ci za wsparcie mojego projektu. Świadomość, że nasze produkty będą Ci służyć jak najdłużej, jest dla nas największą motywacją. Wielkie dzięki za zakupy w Pablo Sabre. Jestem przekonany, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Delord. Ale zajebiste. Twoja szabla w dobrych rękach. Zajebiste majtki, są naprawdę fajne jakości. A jak pachną ładnie, będę nosił je z dumą. Jeszcze nie zauważyłem, a w pudełku była jeszcze naklejka z gorylem i podpisem Pablo Sabre. Harambe 7. Wszystko, co jest tutaj, będę musiał w ogóle wystawić z pokoju, żeby mogło wejść nowe biurko. Ta szafka stąd wyjdzie, ta szafka również. I będzie tylko sam blat. Ale najpierw będę musiał tutaj posprzątać, bo jest nieciekawie. Wstępnie złożyłem już stelaż. Wszystko działa. Tak jak widać, stelaż wstępnie został ułożony, wszystko działa. Jaram się jak nie wiem. Zaraz jeszcze położę na tym blat, zobaczę jak to wygląda jakby w całej swojej okazałości. Ale skręcać go nie będę, no bo muszę to wszystko przestawić do swojego pokoju i zobaczymy jak to będzie. I wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób, w jaki to będzie jakby złożone, że z tej strony będą kable, a ja będę stał z tej strony. Będzie lepsze, jak będzie od tyłu, bo tutaj będą monitory, tutaj będą kable i tutaj na tym będzie przedłużacz, więc wszystko będzie tak ładnie ułożone. Pilot będzie przypięty z tej strony. No nie wiem, jakoś tak bardziej clean mi się wydaje, że to będzie. Ale Boże, jak to super wygląda, holy shit. Ale z tego co widzę, jeszcze będę musiał się pobawić z kablami, bo jeżeli to ma być przypięte gdzieś tutaj, no to cały kabel od pilota jest dosyć długi i będę go musiał jakoś upchnąć w tym miejscu. Na pewno będę używał trytytek. Tak samo z tym kablem łączącym wszystkie silniczki. Tak jak słychać, trochę się zmęczyłem składaniem tego. Zajęło mi to 40-50 minut, ale jestem z siebie dumny. Jeszcze tylko będę musiał to całe przenieść. To łącznie to waży, nie wiem, z 40-45 kilo, ale jak przeniosę oddzielnie blat i stelaż, to nie dość, że będzie łatwiej, to i będzie mi lżej. I no nie mogę się doczekać, aż to będzie stało w pokoju. Biurko zostało przyniesione, zostało mi już tylko poukładać wszystkie te rzeczy, które mam na łóżku, przynieść komputer, popodpinać i zaraz wracam i pokażę, jak wygląda efekt finalny. Na razie wygląda to tak, brakuje jeszcze tylko mikrofonu i zostały mi kable do ogarnięcia. Jest w tej chwili godzina 22. Ja nie spałem chyba od 8. Jestem już trochę zmęczony, więc jutro zrobię te kable, poukładam resztę do końca, a potem zajmę się komputerem, czyli paskami LED oraz wentylatorami. I wejdą one tutaj do środeczka, tak żeby doświetlić Black Panthera i żeby tutaj były świecące wentylatory i lepszy airflow. Nie wiem, jaka wysokość stojąca będzie odpowiednia. Jest mi dosyć wygodnie w okolicach 106 cm, ale to jeszcze będę testował co i jak i powiem tak, na razie prezentuje się to strasznie źle, ale jak podejdziemy od tej strony, to tutaj
jest tak fajnie czysto. W ogóle cały ten czarny motyw bardzo mi się podoba, bo poprzednio blat miałem biały. I tak mi się wydaje, że chyba nie będę na razie używał żadnej podkładki, bo miałem tą podkładkę od SteelSeries i nie wiem, czy ją dawać tutaj. Na razie podoba mi się ten taki clean look, ale jeszcze zobaczymy. No i muszę umyć monitory, bo są strasznie ujebane. Chyba została mi już końcówka drogi, ale pojawił się jeden mały problem. Bo wszystko jest podpięte do jednego przedłużacza, który schodzi tutaj. I jest jedna rzecz, która nie ma zasilania. Tą rzeczą jest adapter do baterii, do aparatu, który jest zasilany na USB. I nie wiem, skąd to zasilanie do niego doprowadzić. Będę kombinował, ale zaczyna to wyglądać coraz lepiej i chciałem ograniczyć po prostu ilość widocznych kabli praktycznie do zera. I no cóż, będę walczył dalej. Siemanko, jest rano następnego dnia, dlatego że wczoraj koło godziny 16, 15, coś takiego, gdy robiłem te kable, strasznie rozbolał mnie brzuch i głowa i musiałem się położyć spać. Spałem tak długo, że jest już godzina 9:35, ale czuję się zajebiście, mimo tego, że tak nie wygląda, ale naprawdę czuję się zajebiście. I też duży progres jest, bo już tych kabli... O, mam ujebany obiektyw. O! I jak widać jest progres, już tych kabli praktycznie nie widać i znalazłem sposób na doprowadzenie USB do aparatu, tak więc idę zjeść jakieś śniadanie i dzisiaj skończymy kable, przynajmniej te tutaj. Zostaną jeszcze tylko kable w komputerze, ale to już jest, to już raczej będzie czysta zabawa, tak mi się wydaje. Śniadanie zjedzone razem z Matim Varionem na Kaziksie i idę dalej walczyć z kablami, zostało już tego serii niedużo. Jeszcze dzisiaj będę musiał zrobić te wentylatory w komputerze, ale to chyba nie jest jakiś duży problem, tak mi się wydaje. No, zaczyna to wyglądać, tylko pojawił się kolejny problem. Kabel od internetu jest idealnie na długość aż do komputera, więc będę musiał pojechać. A dziś jest niedziela i z tym może być problem. Bo nie chcę, żeby ten kabel sam tutaj tak wisiał i do tego napięty, tylko żeby poszedł sobie tu do maskownicy, razem w maskownicy z kablami zasilającymi i żeby potem tutaj na przykład będzie spięty trytytką, żeby szedł już do komputera. Tylko gdzie ja teraz znajdę taki kabel? Jedyny sklep, który jest otwarty w niedzielę i ma kable do internetu, to jest Castorama. I jedyny kabel, jaki mieli, to był 10-metrowy. Takiego nie potrzebuję aż. A zasilających w ogóle nie mieli, także już pójdę jutro, w poniedziałek. Albo do MediaMarktu, albo do XCOMu. I będę musiał przeboleć to, że te kable wiszą. Trochę mnie będzie to irytowało, ale będę musiał przeboleć. Pomijając kabel od internetu, wszystko jest zrobione, wszystko jest poukładane, wszystko jest poustawiane. Tam zaraz wróci aparat. Troszkę roboty z tym było, ale jestem giga usatysfakcjonowany. Kable są poupychane, poukładane. Czy można było to zrobić lepiej? Pewnie tak. Jak na moje umiejętności, jest naprawdę pięknie. I teraz zajmiemy się upgrade'em komputera. Życzę mi stąd. Skończone tak w 98%, bo jeszcze te dwa kable i śmieci do wyrzucenia, jeszcze kamerka do podłączenia tam na parapet, ale generalnie tak, zrobiłem, jestem z siebie dumny, tak jak mówię, ten jeszcze jeden kabelek pójdzie tutaj, będzie tip top, w ogóle ściana jest trochę ujebana od moich stóp, ale to już pomijam. Trochę zmęczony, chciałbym wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować, bo to wszystko jest dzięki wam. Dzięki waszemu wsparciu, dzięki temu, że jesteście na streamach, dzięki temu, że oglądacie filmy, dzięki temu, że lajkujecie Instagrama i tak dalej, i tak dalej. Każda ta mała cegiełka sprawia, że budujemy duży, duży, olbrzymi wręcz zamek, z którego jestem dumny i będę na nim królował. Bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło, że jesteście, że wspieracie. Bo no nigdy bym nie pomyślał, że będę miał tak piękny setup komputerowy. Jeszcze jak jutro zrobimy te kabelki, to pokażę wam taki finalny efekt. Ale no, dziękuję bardzo, super jesteście. Do zobaczenia w następnym filmie albo na streamie. Trzymajcie się,
i pa, pa.